Witam Was bardzo serdecznie, moi mili, w piątym odcinku już przygód naszego wspaniałego chomika Axela. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozmawialiśmy już z Żukiem, przepraszam, Mieczysławem i dał nam zadanie wtoczyć tę kulę na samą górę. Mam nadzieję, że mi się uda, tak jak właśnie udało mi się zarymować. No to co, zaczynamy. Nie będzie to łatwe zadanie, jak sami widzicie. Ta kula tutaj na boki nam zjeżdża. Może na początek odeślijmy tego pająka do domu, ponieważ on będzie nam tutaj życie uprzykrzał. Na pewno. Raz, dwa, a masz. Okej, wykorzystajmy ten czas na przetoczenie tej kuli. Tak jak mówię, nie jest to łatwe zadanie. Z tą kulą też się wiąże ważna przestroga, mianowicie nie zapisujcie tutaj gry, ponieważ ta kula po zapisie znika i wtedy cała nasza gra idzie na marne, trzeba wszystko zaczynać od początku. Ojej, będzie naprawdę trudno, ale myślę, że... Wow, nie, nie. Czekajcie, postaram się jakoś... Ajajajajaj, co z tą kulą zrobić? Co z tym fantem zrobić? Tu uderzyliśmy o... Tak... Ej, nie zjeżdżaj mi na bok. Chciałbym wykorzystać ten kąt tutaj, żeby przetoczyć tę kulę. Ajajaj, no i spadła nam tutaj. Ej, no, gdzie ty tam... Oj, coś się tak śmiesznie odbijasz. Okej, ostrożnie, powolutku. Nie damy się ponieść emocjom. Mamy czas, nie musimy tego tak szybko robić. Nie. O, mały włos. Jeszcze prawie, już niedaleko, kulo. Proszę cię, nie spadnij. Jeszcze troszkę, delikatnie. O, teraz troszkę szybciej. Jeszcze, już jesteśmy prawie w domu. Oj, nie odbijaj się tu mi nigdzie. Oj, prawie, nie. Ła, myślałem, że spadnie. Okej, nie spadaj, błagam cię, nie. Jest idealnie. Okej. Mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie. Chyba się udało. Porozmawiajmy z Mieczysławem. Wtórnaj kulę do góry, bo niedługo się ściemni. Ale ja przecież wturlałem ją. Panie Żuku. Tu ma pan kulę. Silny z ciebie, chomik. No tak. Łatwo poradziłeś sobie z moją kulą. To nie było łatwe, nie było. Nie było tak źle, tylko ten zapach. Będę czekał na ciebie na brzegu po drugiej stronie. Przyprowadź też innych do pomocy, bo sami sobie nie poradzimy. W porządku, już biegnę. Okej, no to super. Teraz musimy przyprowadzić jeszcze parę osobników. Tutaj mamy naszego przeciwnika. O, jest, udało się, super. No dobrze, to idziemy po wiewiórki, tak? Rodzinę wiewiórów. Pan wiewióra, tata wiewiór, mama wiewiór i dziecko wiewiór. Także lecimy po wiewióry, wiewiórki. I jeszcze musimy bodajże, o ile sobie dobrze przypominam, poprosić o pomoc ślimaka, tak? To był ślimak. No, zobaczymy w sumie. Zaraz się okaże. Okej, teraz w prawo i zapytamy się o pomoc. Tutaj nowo poznanych przyjaciół. Mam nadzieję, że. Myślę, że dla nich będziemy musieli zbierać tutaj te orzechy. Pomożecie mi w budowie tratwy? Zdobyłeś zaufanie Żuka. Niech stracę. Poświęcę swój bezcenny czas i pomogę. My zajmiemy się gałęziami. Bez nich nie zbudujemy tratwy. Super! Pomożemy Axelowi! My pomożemy. Ty zajmiesz się zbieraniem zapasów. Tak, junior. Pokaż mamie, że prawdziwy z ciebie twardziel. W końcu to tylko 10 orzechów. Nie znoszę zbierać orzechów! To takie... Skoro wy pomożecie mi przynosząc gałęzie, to może ja pomogę małemu w zbieraniu orzechów. Dobra, tylko uważajcie na wilki, węże, jastrzębie, dinozaury. Dinozaury? Nie słuchajcie tego, co mówi ten nadęty wiewiór. A ty nie straż dzieci. Marsz do roboty. Super, Axel! Z tobą zbieranie orzechów to prawdziwa przygoda! Jak śmiesznie mówi. No to co, zbieramy te orzechy. Chodź ze mną, mój drogi mały wiewiórze, i lecimy.
komu w drogę, temu buty, czy coś tam, tak się mówi chyba. No dobrze, lecimy, tylko gdzie są te orzechy? Musimy 10 zebrać. O! Pierwszy orzech na horyzoncie. Niech będzie. Okej, pozbieram jeszcze sobie te kryształy. Okej. I mamy pierwszy orzech. Jest, udało się. Zobaczmy, gdzie jest więcej tych orzechów. Może w tę stronę, jakbyśmy się wybrali. Tutaj marchewka, okej. Tu jest nasz pajęczak, przeciwnik, ale został odesłany tam, skąd przybył. Okej, czyli tu orzechów raczej nie uświadczę. Także musimy iść w drugą stronę. Okej, chyba że coś będzie po lewej. Pamiętacie, czy był tam orzech? Chyba nie było. Jeżeli sobie przypominam, no dobrze. Dobrze, idziemy dalej w takim razie. W tę stronę. Tylko mały, nie zgub się. Cały czas idź za mną. O, jest, drugi orzech, czyli jeszcze 8 będziemy potrzebować. Tu jest ten patyczak, który stoi nam na drodze, ale zostanie zaraz amasz pokonany, tak jest. Okej, i więcej orzechów. Subcio, subcio. Tu jest jabłuszko, ale na razie nie potrzebujemy. Trzeci orzech. Ajajaj, nie trafiłem. Czwarty. Piąty. Szósty. Okej, i tutaj na horyzoncie pojawia się i siódmy. Mały wiewiór idzie cały czas za mną, tak, siódmy. Okej. Ósmy. Okej, będziemy mieli wszystkie za niedługo. I tu ślimak jest jakiś, to zapytamy ślimaka o pomoc. Tutaj musimy się szybko rozprawić z tymi przeciwnikami, tak jest, żeby mały wiewiór nie został ranny. Ślimak, Ewa, porozmawialiśmy z nią. Najważniejsze, że namówiłeś żuka. Może wiewiórki też ci pomogą. No przecież mi pomagają. Najważniejsze. Okej, czyli jeśli Ewa nie jest zbyt rozmowna, ale to nie przeszkadza nam. Orzechy pozbieraliśmy. W takim razie wracamy do wiewiórów. Czyż nie? Bo mamy orzechy, także mogą być dumni z małego. Rodzice, udało się nam pozbierać to wszystko. I teraz wróćmy. Odnieść te orzechy. Jak wiecie, no z tego co widać jest lato, więc trzeba robić zapasy na zimę, prawda? Większość zwierząt robi takowe. Okej, jest pająk. Okej, nie będzie nam stał na drodze. Możemy przejść dalej. Mały cały czas idzie za mną, całe szczęście. Okej, wracamy do naszych przyjaciół. Mam nadzieję, że tutaj są, a nie w innym... Tak, tak, są tutaj. No, coś nieładnie, leniuchy. Czy zebraliście te gałęzie? Czy nie? Ciekawe to jest. Pomóż naszemu synkowi zebrać 10 orzechów. Ale mamy przecież. Znaleźliśmy orzech. Okej, jest. To wcale nie było takie trudne. Bardzo dobrze. Widać, junior, że wdałeś się we mnie. Spryciarz z ciebie. Wykorzystać chomika do zbierania orzechów naprawdę nieźle. A ten znowu swój. Marsz nad brzeg i ani słowa. Będziemy czekać na ciebie nad brzegiem, po drugiej stronie rzeki. Okej, skoro tak, to udam się czym prędzej na ten brzeg, nad ten brzeg i... Tylko z której strony to będzie? Nad brzeg. Tu jest brzeg, tylko który brzeg? To jest pytanie. Okej. Chyba nie tutaj. Tylko gdzie? Z której strony? Może tam, gdzie był ślimak Ewa się znajdował. Pani Ewa Ślimakowa. Tak, dobrze myślę? Czy myślę nie, niedobrze? Jeszcze coś mnie... zastanawia, bo z tego co wiem, jest więcej ślimaków tutaj, prawda? Nie tylko Ewa. Może zobaczmy, co jest tutaj. Tu jest ul. Ciekawe, czy są pszczółki. O, tu jest kolejny ślimak. No właśnie. Chciałbym z nim porozmawiać, albo z nią. Zobaczymy, kto to jest. Tak samotnie sobie tutaj siedzi. Ślimak Adam. Pomożesz mi przy budowie tratwy? Pewnie. Zawsze jest jakaś odmiana. Ale wiesz, jak to jest w małżeństwie. Adam pozamiataj, Adam pozmywaj, Adam wyprowadź dżdżownicę. Porozmawiaj z moją żoną Ewą. Jeżeli ją przekonasz, to z przyjemnością ci pomogę. Dobra, spróbuję.
Okej, czyli musimy z Ewą porozmawiać. Z tą panią Ślimak, która niestety nie była zbyt rozmowna, ta osoba. Ten Ślimak raczej. No dobrze. Ona gdzieś tutaj była, czyż nie? Jeżeli się nie mylę. Ojej, tu chyba nie możemy przejść. O kurka wodna. Trzeba wrócić. No nic. Troszkę dłużej pójdziemy, ale za to wiemy, gdzie się pani Ewa Ślimakowa znajdowała. Także myślę, że jakoś się nam uda ją przekonać, mam nadzieję. Na pewno pomoże chomikowi w potrzebie. Okej. Teraz musimy zejść tutaj z tego pagórka na dół, u podnóża tej góry. To no, w sumie jest nie pagórek, tylko góra dla takiego małego chomiczka. No nic, musimy zejść tutaj i tam po prawej stronie. Teraz skręcimy w prawo, jeżeli się nie mylę, tak. Coś tutaj. Okej, o uważaj Axel, okej. No to co, lecimy w takim razie. Przyspieszmy może. I porozmawiajmy z Ewą. Zobaczymy, co pani Ślimakowa będzie chciała od nas. Jak pomożemy temu małżeństwu, bo na pewno musimy pomóc. Pierwsze pokonajmy naszych tych przeciwników. Okej. Jest pani Ewa. Witaj, Ewo. Właśnie rozmawiałem z Adamem o budowie tratwy. Wiem. Słyszałam, że już przekonałeś Żuka. I te nadpobudliwe wiewiórki. Nadpobudliwe. Niestety, mój Adam ma teraz tyle na głowie. Poza tym, on się na niczym nie zna. Chodzące nieszczęście. Oj, nieładnie tak mówić o mężu. Dlaczego tak uważasz? Gdyby nie ja, zgubiłby nawet własną muszlę. Powiedz mu, że nic z tego, niech się zabiera za trzepanie dywaników. No ładnie, czyli co? Zagoń tego lenia do roboty. No nie no, naprawdę będziemy chodzić w kółko, w tej, we w te. No ale cóż, przygoda tego wymaga, także trzeba bez gadania, bez żadnego szmerania, bez jęczenia, skamlenia. Musimy wykonać to zadanie. No niestety, Ślimak Adam się niestety nie będzie cieszył z tego, że będzie musiał trzepać dywany, ale taka jest też rola w małżeństwie. Trzeba coś też pomóc drugiej osobie, żonie czy mężowi. No dobrze. Mamy Ślimaka Adama. Twoja żona powiedziała, że masz się zabrać do pracy, a nie myśleć o budowie tratwy. Wiedziałem, że tak będzie, ale wiesz co? Mam pomysł. Powiedz jej, że kiedy skończymy budowę, pomożesz mi w porządku. Ale ja nie mam czasu, muszę od razu odpłynąć. Wiem o tym. Mam kłamać? A chcesz, żebym ci pomógł? Tak, ale kłamstwo jest bardzo złe. No właśnie, nie wolno kłamać. Później zawsze wyjdzie na jaw. Tak. Masz rację. Wybacz, że cię do tego namawiałem. Po prostu bardzo chciałem się wyrwać z tego domowego kieratu. Ale kłamać nie można. Wiem, co zrobimy. Moja żona jest bardzo łasa na komplementy. Powiedz jej kilka miłych słów, to na pewno mnie puści. Dobrze, spróbuję. I znowu lecimy do pani Ślimakowej. No nic, teraz musimy jakoś posłodzić. Kobiety lubią komplementy, prawda? Więc no cóż, czasami, żeby coś zrobić, żeby coś poszło po naszej myśli, trzeba powiedzieć komplementy kobietom. Także na pewno wy też, jak coś chcecie od rodziców, czy od swojej, jeżeli starsi osoby oglądają ten film, który teraz prowadzą, to na pewno, czy swojej dziewczynie, czy małżonce, to trzeba czasem posłodzić, żeby dopiąć swego. Okej, o jest pani Ewa. Ciekawe, co Axel wymyśli, jakie komplementy będzie prawił pani Ewie. Pani Ślimakowo! Ale pani dzisiaj pięknie wygląda. Dziękuję, chłopcze. Jesteś bardzo miły. Zagoniłeś tego mojego darmozjada do pracy? Nie mogłem. Cały czas myślę o pani ślicznych czułkach i krągłej muszli. Daj spokój, Axel. Pewnie mój mąż powiedział ci, że lubię komplementy. Tak,
to prawda. Ale skoro tak zrobił, to naprawdę musi mu zależeć na tym, żeby ci pomóc. Niech będzie. Oboje pomożemy ci w budowie tratwy. Super. Bardzo dziękuję. Jesteś naprawdę bardzo miła. Okej, no to w takim razie musimy obwieścić tą wesołą nowinę Adamowi. Okej, lecimy. Zobaczmy tylko, gdzie mam podejść, bo to na brzeg, prawda? Tylko w którą stronę? Tego nie zostało, to nie zostało do końca wyjaśnione, więc będziemy musieli po omacku biegać tutaj wzdłuż tego brzegu, tak żeby znaleźć tę tratwę i tak dalej. Dobrze, no to ten nasz pan Adam, nasz przyjaciel nowo poznany, chociaż nie wszyscy pewnie poznane osoby tutaj będą naszymi przyjaciółmi, bo tak to jest w życiu. Okej, obwieźmy tą nowinę Ślimakowi. Cześć Adam. Twoja żona zgodziła się. Świetnie. W końcu jakaś odmiana. Przekonałeś już wszystkich mieszkańców. Wróć do pani żaby i jej o tym powiedz. Już się robi. No dobrze, to w takim razie lecimy do pani żaby. Czym prędzej obwieścimy wesołą nowinę też pani żabie i będziemy pewnie wyruszać w dalszą podróż, przepraszam, przejęzyczenie. O, jest pani żaba. Hop, siup i porozmawiamy z nią sobie. Pani żabo. Doszły mnie słuchy, że namówiłeś wszystkich do pomocy. No jasne. Tak, ale nie było łatwo. Domyślam się, każdy jest inny i każdy ma jakieś obowiązki. Najważniejsze, że sobie poradziłeś. Widziałam, jak mieszkańcy ogrodu uwijają się nad brzegiem i budują tratwę. To świetnie. Już do nich biegnę. Poczekaj. Mam dla ciebie prezent na pożegnanie. Proszę, oto gwiazdka. Może ci się przyda. Uważaj na siebie, Axel. I wspomnij czasami mieszkańców ogrodu. Kiedyś znowu was odwiedzę. Dziękuję za pomoc. Okej, dziękuję pani żabo za żabkę i wyruszamy w takim razie. Gdzie ci mieszkańcy są, tak? Ogrodu, z której strony mamy podejść? Tego niestety nie wiem. Tutaj chyba nie widać ich tutaj. Tu jest staw, więc tutaj gdzieś pewnie będą. O, są tutaj, okej. Okej, to tak, podejdziemy sobie do nich. O, widzę, że wszyscy się zgromadzili w pocie czoła, pracowali nad tratwą dla naszego chomika. Ale co tu robią te pajęczaki? Nieładnie atakować przyjaciół. A macie! Ajej, nie trafiłem. I raz, i dwa, i kolejny. Do domu, pająki. Jesteście tutaj proszonymi gośćmi. A wszyscy tu są. Dziękuję, że przyszliście. Teraz razem zbudujemy tratwę. Oczywiście. Axel, twoje zadanie to uszykowanie planu. Zaczynaj. Okej, uważajmy. Teraz jak, co musimy zrobić? I co teraz? Mamy plan? Aha. W sensie, że co? Powinniśmy to dopasować, tak? Aha, no to takie coś. No super. Fajne minigierki, jak widzicie, w tej grze są. Także coś wspaniałego. Okej, to takie puzzle w sumie, prawda? No tutaj coś musimy... Tak, tutaj będzie pasować. To tutaj. O, elegancko. Nie tu. To jest koło jakieś i deska. W takim razie tu to raczej nie będzie pasować. Tylko gdzie? Czekajcie. Mi ta rączka zasłania. To 2x. Gdzie jest tutaj 2x? Mi powiedzcie, moi drodzy. Musi być gdzieś z boku. Prawda? Tutaj zapewne, tak. To tutaj. To jest maszt, prawda? Czyli tutaj powinno być. Tutaj jakieś rysunki myszy, tutaj, teraz w dół strzałeczki, czyli tu, elegancko, no proszę, dość zręcznie mnie to idzie. Teraz tak, tutaj, chyba tutaj, tak, tak, tak i tak, udało się, jest, super. Udało się,
tratwa gotowa. Gdyby nie wasza pomoc, nigdy bym się stąd nie wydostał. No właśnie. Nie ma sprawy, Aksel. Dla nas to sama przyjemność móc pomóc tak miłemu chomikowi. Dlaczego ślimak Aksel wygląda jak wiewiórka? Zaczekaj, Aksel. Nadal potrzebujesz majtka? Majtka. Pewnie. Wskakuj, Tino. No, popłyniemy razem z Tino. Nie puszczę was samych. Jeszcze zniszczycie moją piękną trapkę. Oj, żuk. Z wami. Super. A więc cała naprzód ku nowej przygodzie. Kapitan Aksel wyrusza w rejs na pokład załogo. Cała naprzód ku nowej przygodzie. Okej, moi drodzy. Udało nam się przejść piąty poziom o nazwie Ogród. Ja żegnam się z wami, dziękuję za tą wspaniałą przygodę i zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy, gdzie tym razem poniesie nas wiatr i rzeka. Trzymajcie się, cześć!